Zaczęło się, Boże, jak dawno temu, jak powiemy, to będzie wiadomo, ile mamy lat. W 2009. W 2009 to oficjalnie, bo już podpisaliśmy wtedy deklarację, a tak naprawdę w taki nieformalny sposób to chyba jeszcze wcześniej były takie pierwsze spotkania. Mamy to szczęście być we Wrocławiu, nie tylko w mieście neonów, ale także wielu kultur. I oczywiście obecnie liczba migrantów i cudzoziemców i różnych mniejszości jest spektakularnie różna od tego, kiedy my zaczynaliśmy, ale już wtedy mieliśmy tutaj wspaniałą, naprawdę wspaniałą ekipę z różnych mniejszości i też ogromne wsparcie samorządu, które od początku było w tym procesie. I tak naprawdę zaczęło się od tego, od spotkań w tym miejscu na Ruskiej 46. Piętro niżej. Piętro niżej. Fundacja Kalejdoskop Kultur jest platformą dialogu międzykulturowego. Powstaliśmy jako inicjatywa osób i organizacji reprezentujących różne narody i grupy etniczne. Naszą misją jest aktywizacja społeczna i obywatelska imigrantów, cudzoziemców oraz mniejszości narodowych i etnicznych poprzez nawiązywanie bezpośrednich relacji pomiędzy imigrantami a obywatelami RP reprezentującymi inne narodowości tradycyjnie zamieszkujące Polskę. Staramy się ułatwić proces integracji w nowych warunkach kulturalno-społecznych i ekonomicznych. Edukujemy na rzecz tolerancji i promujemy wartości takie jak prawa człowieka, społeczeństwo obywatelskie, wolność, demokracja. Jako eksperci do spraw Europy Wschodniej angażujemy się w działania międzynarodowe na rzecz rozwoju współpracy ponad granicami Schengen. Kluczową rolę w naszych inicjatywach międzynarodowych odgrywa i odgrywała Ukraina. Pomagamy ofiarom konfliktu zbrojnego, wspieramy akcje humanitarne oraz specjalizujemy się w działaniach w dziedzinie pomocy rozwojowej. Cześć, nazywam się Lesia Sawicka, jestem koordynatorką w Fundacji Kalejdoskop Kultur. Od wybuchu wojny Kalejdoskop Kultur bardzo mocno zaangażował się w działanie wsparcia psychologicznego. Do nas zgłosiło się dużo osób, z czego utworzyły się dwa zespoły. Jeden zespół psychologów ukraińskich i zespół psychologów polskich. Z psycholożkami z Ukrainy udzielamy wsparcia interwencyjnego, to są konsultacje indywidualne. Zespół polski także udziela wsparcia psychologicznego w języku polskim. Skierowane to działanie do pomagaczy, czyli do koordynatorów i wolontariuszy. Rozwijamy temat wsparcia psychologicznego, działania psychospołeczne, czyli będą grupy wsparcia, będzie psychoedukacja i pomoc w adaptacji. Fundacja kontynuuje oraz rozwija współpracę i dialog zainicjowany deklaracją podpisaną przez przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych pod nazwą Porozumienie Przedstawicieli Mniejszości Narodowych i Etnicznych Kalejdoskop Kultur z dnia 12 lutego 2009 roku. Oficjalnie jako zarejestrowana fundacja działamy od 2014 roku. Живемо в такий час, коли все біжить, летить, ми біжимо, летимо, беремо своїх діток, ведемо їх на заняття, до школи, на якісь танці, малювання, а самі про себе взагалі не дбаємо. І для того хочу організувати такий клуб. І, власне, зараз він працює у Вроцлаві для дорослих, для того, щоб ми на хвильку могли зупинитися і побачити навколо себе красиве, побачити красиве місто, в якому живемо, побачити навколо себе людей,
побачити навколо себе просто прекрасну природу і передати це почуття, зібратися так на якусь хвилиночку, на годинку, на дві і релаксувати з фарбою. Або зануритися в глину і отримати таку арт-терапію від неї. Або взяти в руки олівець і провести лінію, яка стане пізніше будинком, архітектурою Вроцлава. Запрошую всіх сердечно на наші заняття.